Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i oczywiście Forager. I w momencie, w którym robi nam się ponad 60 sztabek złota, jestem w stanie wam z pełną premedytacją powiedzieć, że nieźle nafarmiłem. I w moim odczuciu to, co nadchodzi, będzie dosyć ciekawe. Nasz cel główny oczywiście się nie zmienił, odkryć nowe ziemie, ale póki co dajmy te robaki w słoiku temu komuś. Dziękuję za te robaki. Możesz wziąć sobie te magiczne zwoje jako nagrodę. I o, jakąś roślinkę mamy. Ja ci będę za pomoc druidowi, to są zwoje czego? Aha. Zwoje druida, które wzywają po prostu magiczne, te naturalne surowce wokół nas. Później przetestuję może. Dobra. Wydaje mi się, że surowce naturalne dalej są po prostu zbyt mocno wykorzystywane. Możesz mi proszę przynieść kilka sadzonek, żebym mógł trzymać je w bezpiecznym miejscu? Okej, dobra, nie ma sprawy. Nie ukrywam, nie wiem nawet jak je zdobyć, ale okej, przyniosę ci. I zanim coś, to może warto sprawdzić, czy te zwoje nie były przypadkiem, nie wiem, potrzebne w muzeum? W sumie wątpię, ale może wyjątkowo to było, tylko w takim wypadku tu w którejś kategorii, tutaj? Tak, jeden zwój druida. Od razu go położę, bo czemu nie? W sumie cytrusy i te rośliny. Gdybym miał to pozostałe, to może bym nawet już przyniósł, bo w sumie mam prawdopodobnie tego pełno. Ale póki nie mam roślin, to nie ma sensu. I dobra. Tam złoto niech się tworzy, a ja mam teraz przy sobie łącznie 40 sztabek. Z tych 40 sztabek niech tworzą się monety. Tak na zapas. I w sumie póki to jeszcze się tworzy, to tak na spokojnie po prostu połasimy, pozbierajmy surowce, czyli poróbmy to, co jest w sumie podstawą istnienia gry Forager. Czy Forager, dalej nie wiem jak było wymówić. I w sumie póki o tym pamiętam jeszcze, to może warto zajrzeć znowu do muzeum, w sumie jakieś diaksy mam, to może kolejne zlecenie na diaksy się wypełni. O, nawet tak. Czyli zostało tylko 50 tych takich tajemniczych kryształów, które nawet nie wiem gdzie znaleźć, okej. Chyba to dobrze świadczy. I w sumie ponownie, jak już przy tym jesteśmy, warto może byłoby zainwestować w jakieś szkile. Więc pierwsza rzecz. Coś czuję, że bank może być dobrą inwestycją. Nie wiem, jak on będzie działał, ale po prostu coś tak czuję. E? Okej. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie okej. Ciekawa zdolność. Ale bym podziękował, powiem wam szczerze, póki co. I w sumie właśnie nie wiem, po co to chowałem. Na obecny moment warto byłoby zainwestować właśnie w coś innego. Tylko nie będę was kłamał, nie wiem w co. Pierwsza rzecz, to może być ciekawe. By jakieś zwiększone szanse na znalezienie rzadkich przedmiotów, więc kiedy kopię. I odblokowało to jakieś coś, co mnie póki co średnio interesuje. Zamiast tego jakieś... nie wiem co to. Ale zanim najpierw może odnawianie energii, kiedy bijemy wrogów. Okej, okay. Jakieś coś związanego z obrażeniami na bossów. Powiem szczerze, nie wiem czym są bossowie, poza tym to podejrzewam, więc okej. Okay. O, więc XP za picie mikstury i używanie zwojów, fajne. Ale chyba nie. Nie czuję, że to było to coś. Nie wiem, może farmerstwo? Wzywa przyjaznego towarzysza. Może być ciekawe, ale właśnie powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem. Dobra, zobaczę co to jest. Ostatni punkt zostawię na coś, jak wymyślę. A, czy to jest granica? W sumie powinien to już wiedzieć. O, jakiś achievement? Aha, że 3 godziny po prostu gram. A! Łącznie 3 godziny i mam teraz taką przyjazną rzepę, która nie wiem jak będzie działała, ale okej, okay, mamy rzepę. Czymkolwiek ona by nie była. I ogólnie mam już tyle tych teraz pieniądzów. Ciekawe, czy da się jakoś wyłączyć tą rzepę. Nie ukrywam, może być wkurzająca w niektórych momentach. No ale kontynuując, ciekawe czy można jakoś, powiedzmy... znaczy dobra, już pomijając, już się pogubiłem.
Teraz tak, mimo tego, że mam dużo pieniędzy, mógłbym podblokowywać wyspy, najpierw chciałbym 1000 dać tej królowej wróżek, bo nie ukrywam, nie wiem co to daje. Więc na spokojnie to zrobię, w międzyczasie oczywiście zbierając i starając się wykupić później więcej rzeczy. I prawdopodobnie następną rzeczą, którą przydałoby się zainwestować, będą jakieś te wszystkie schematy, powiedzmy... Jak to się nazywało? Brakuje mi słów dzisiaj. Spróbować, nie wiem, może te amulety czy coś. Chociaż, powiem wam całkowicie szczerze, bym poinwestował może w tą magię trochę. Nie wiem do końca co, jak, gdzie, kiedy oferujesz tak nazwę, więc... No nie jestem w stanie powiedzieć prawidłowo co, jak jest dobre. Owszem, gdyby ktoś mi zasugerował, napisał w komentarzu po prostu jakieś porady, co jest dobre, co nie, fajnie by było, ale... Akurat na tyle, na ile znam was wszystkich, co nie jesteście skłonni niestety do pisania komentarzy. Poza niektórymi, którzy piszą komentarze w różnych sytuacjach, kiedy mają co napisać. I to jest akurat przyjemne, ale też są niestety rzadkością takie komentarze. A mniejsza z tym, może nie będę się tutaj teraz nad tym rozwodził, rozczulał w ogóle, po prostu bierzmy co jest. Czekajmy na tą noc, aż królowa wróżek się pojawi. I w sumie, jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie będę mógł nawet wykupić jakąś sobie wyspę. Po prostu czekając na to, aż ona się pojawi. Oczywiście zacznę od najtańszych. Licząc na to, że może jakimś cudem będzie na nich coś ciekawego i będą inne biomy niż ten podstawowy. Jak po raz kolejny podkreślam, osobiście tego nie widziałem, ale wiem o ich istnieniu, chociażby z tego, co tam... No twórca i inni opisywali, czy wspominali, pokazywali na screenach. Dobra, nie wiem ile kosztuje to wszystko. O, 5000 rzeczy w ekwipunku i za to jakieś coś znowu. W sumie właśnie jak jestem przy tym, to zobaczmy, po ile są jakieś wyspy. 960 1200 560, dobra. I mamy nowy biom. Super. Czyli jednak. Dobrze myślałem, że one gdzieś istnieją. To w sumie dobrze wiedziałem, bo to było oczywiste akurat. Pustynny. Oczywiście pierwsze co to zetnę drewno. Zwykłe. Co to? Starożytna galaktyka? Okej. Nie wiem co to i jak tego użyć, ale okej. Rozumiem. Chyba tak. Chyba rozumiem sens tego. Chociaż nie wiem, czy nie jestem pewien, czy rozumiem. Ja, jakieś zabawy prądem pewnie i to wszystko, ale... Nie wiem. Nie wiem po prostu jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę, co zrobić. Więc póki co po prostu chciałbym chyba... Jedyne co mogę zrobić tak naprawdę to sprawdzić, co wyjdzie z tego, kiedy dajmy na to... Naładuję prądem jak największą ilość tych rzeczy. Chociaż prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Nie wiem co mam zrobić po prostu, a tego jest aż za dużo, powiem szczerze. Okej. Ja, chyba nie ma sensu. Fajne, ale no, jak mówię, jest tego dużo? Nie wiem, co mam z tym zrobić. Więc pozwólcie, że jak mówię, po prostu kiedyś tu może jeszcze powrócę na spokojnie, jak się dowiem co, jak, gdzie, kiedy. Albo sam wymyślę, albo w jakimkolwiek innym formacie. Chyba mam noc, czyżby? O, hej, szkielet. Chodź, chodź, tutaj muszę cię pobić. Uwaga, uwaga. Dziękuję, jesteś naprawdę miły. Czy coś tego typu. Weź to jako dowód naszej wdzięczności. Czyli skrzynka. I... Pomogłem królowej wróżków, za co mogę dostać wróżkowe skrzydełka. Nawet nie będę czekał. Ubieramy. Super wielki plecak.
Oczywiście podstawowy i slime albo Cthulhu, ale... Już nie, osobiście bym tak łaził, chociaż slime jest takim, powiedzmy, elementem, którego wolę nawet. Okej. Okay. Nasz gościu się ulepsza coraz bardziej. I w sumie, jak jesteśmy przy tym, to jeszcze szybko muszę... jeden... kluczyk? Skończyły się robić monety? Tak skończyły. Jeszcze trochę monet będę musiał prawdopodobnie potem dorobić. O, właśnie handlarz tu przyszedł. Ma coś ciekawego? Nie wiem, co to są za rzeczy, więc lepiej tego nie będę ruszał. Ej, wróżek. No proszę. Jednak... słusznie myślałem o tym, żeby szukać tych krain. W końcu coś będzie i... jak mówiłem, mam pierwszą chyba pustynną. Zanim będziemy mieli tego więcej, to trochę czasu na pewno minie. Pieniądze trzeba będzie nagromadzić. W ogóle, ale spokojnie. Damy radę, wcześniej czy później. Dobra, teraz dawaj klucza. Co to? Abra wróżek. Aha, czy to jest... będę sobie regenerował życie i energię pasywnie. Warto było. Powiem szczerze, było warto. Oczywiście pewnie to będzie takie tempo, że i tak się mało to opłaca na dłuższą metę, ale fajnie. Co prawda trochę kosztowne, ale... no to ja tam może nie będę wybrzydzał. Marudził. I w sumie skoro jest i tak już taki moment, to... mam pomysła. A, muszę 5 cegieł. Dobra, zrobię tak z 20 cegieł już na zapas, a niech będzie. Po prostu postawiłbym jeszcze ze 2 kowadła, żeby 2 pracowały na monety. Póki co. Pozostałe na tym, pozostałe jedno będzie natomiast na jakieś inne zlecenia czy coś. A teraz dawać jajka. Będę potrzebny do zlecenia i innych rzeczy. I powiem wam szczerze, moim głównym celem chyba teraz będzie jak nic odkrycie właśnie tych nowych krain. Teraz kiedy już je mam, to tym bardziej na zasadzie, wiecie, no jest eksplorowanie, zarobienie na nie. W międzyczasie będę oczywiście tam może pomalutku sobie też coś ogarniał. Okej. Okay. Taki dużej przerwie niech będzie. I teraz tak, pieniądze, połowa tego co mogę. Tutaj też pieniądze, połowa. I niech powstaje czas, kiedy będziemy spokojnie łazić, kopać w sumie. Miejmy nadzieję, że właśnie nagrodzimy wystarczająco dużo rzeczy, żeby sobie spokojnie poradzić. W sumie nie będę ukrywał na przyszłość już, jeśli będę kiedyś grał ponownie czy cokolwiek, nie będę brał talentu pet. Ta rzepa jest moim zdaniem mało przydatna, póki co fajna może z wyglądu, ale... bardziej mnie chyba będzie wkurzała niż pomagała, więc no. A, dobra. Tutaj powinien kliknąć maksa, nie half. Wtedy byłoby mniej więcej porówno. Ale dobra, mniejsza z tym. Super. Jak to jest energia? Dobrze, że... teraz muszę znaleźć jakieś duże otwarte pole. Zobaczę, jak działa ten druidyczny zwój, oczywiście. Duże otwarte pole, no jasne. Wszystko zarosło przez moją nieobecność. Ale spokojnie, szybko to posprzątamy, w czasie kiedy nam się pieniądze robią na wykup kolejnych wysp. A właśnie, jeszcze póki pamiętam, przydałoby się inwestować w bank. Jak to działa? O, generuje po prostu za darmo pieniądze. Dobra. W takim wypadku jeszcze tych z 5 chociaż tych cegieł. Jedna stal. I póki co, może nie będzie to mądre, żeby tylko jeden bank, ale właśnie postawiłbym jeden chociaż, żeby mieć cokolwiek. I mamy za mało monet, żeby cokolwiek kupić. Przy czym najbardziej chciałbym się po prostu rozwijać teraz w tą stronę, kiedy tutaj widzę już właśnie inną krainę. I w ogóle coś tu jest. Pewnie po prostu inny wygląd kamienia i zwykłe złoto. Ja. Oczywiście drzewko też. Nie ma przebacz, nie odpuszczę, ale jest kaktus. Nareszcie. Pierwsze spotkanie z kaktusami. Czyli jest delikatnie postęp. I mówię, by się teraz rozwijał w tą stronę, może kiedyś jeszcze coś, ale... no na razie po prostu jak już mam jeden punkt zaczepny, że tak nazwę, co szkoda byłoby po prostu z niego zrezygnować. Dobra, bank, a nie chcę i tutaj. A, czyli tak po prostu sobie pieniądze tworzy. Jest to najlepsze tempo, ale niech już i tak będzie.
Ale to on niech tak się siedzi. No i mówię, jak będzie kiedyś potrzebny, to wtedy się nim zajmiemy. Póki co niech generuje pieniądze. Powinieneś jeść? Okej, w sumie. Może to być głupie, ale masz złoto. Smacznego. I dobra. No i w sumie nic więcej do roboty nie ma niż zbierać. Przy czym tym razem to już mam nawet lepszy pomysł, jak co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu tutaj damy infinite. Kiedy tylko po prostu będzie okazja, to będzie nam produkowało sztaby złota. A drugi piec będzie po prostu do użytku, jak będziemy czegoś potrzebowali konkretnego. Wiem, że nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale po prostu coś tak czuję, że tak będzie dobrze. Dobra. I w sumie znowu robię to, co w sumie sobie tak po części mówiłem, że nie będę robił, czyli pokazuję zwykłe zbieranie, chociaż to jest podstawa Foragera, więc tak trochę nie miałoby sensu nagrywać Foragera, jeśli nie chcesz pokazywać tego chodzenia i zbierania w sumie. Ostrożnie, nie chcę ubić tych rzepów. W szczególności, że dalej mówią o tym samym, że po prostu nas uwielbiają i tyle. Okej. Trochę złota się już zrobiło. I w sumie nie wiem, o czym więcej mam mówić, poza tym, że no zdecydowanie muszę znaleźć jakiś sposób na przyspieszenie generacji złota. Banki oczywiście fajna rzecz, tylko na razie za wolno to robię. Mam też tylko jeden, nie chcę jakoś szczególnie inwestować w więcej. Może to jest błąd, może nie. Wytrącę, bo mnie się nie chce. Poza tym też nie powinienem oceniać tego, jak sam nie wiem. Dobra, max, pieniądze generuj. Ej. I w sumie taki bajzel wyszedł, że fajnie byłoby tutaj w sumie ogarnąć coś, co będzie, nie wiem, po prostu szybko pozbywało się tego wszystkiego. Jak na przykład jeszcze lepszy kill-off. Nie to, żeby ten był zły, bo ten już naprawdę usprawnił cały proces, ale no jednak. Fajnie by było mieć jeszcze właśnie, jak to powtarzam, szybsze. I swoją drogą, jak przy tym jesteśmy, to może warto byłoby połapać ich jeszcze trochę już nawet do tego muzeum bardziej niż dla siebie. Bo wiecie, no w muzeum też jednak wcześniej czy później trzeba będzie władować wszystkie możliwe rzeczy. Czy nam się to podoba, czy nie. Bo nie wiem, czy wspominam to już tutaj oficjalnie na nagrywkach, czy co. Ale mam zamiar tutaj na wizji wystuprocentować tę grę pod kątem wszystkich po prostu możliwych achievementów. Nie mówię, że wszystkie po prostu możliwe rzeczy, ale no raczej wszystko chciałbym osiągnąć. Tak długo, jak po prostu będę miał nawet wolę do tego. I w sumie nie wiem czemu, ale widzę, że OBS mi dziwnie jakoś strasznie działa z tymi wskaźnikami, tak jakby po aktualizacji zaczął trochę lagować czy coś. A. Czy można powiększyć, pomniejszyć? Dobra, to ja chcę mniejszą wersję tego czegoś. I chyba lada moment będzie mi już stać właśnie na to, żeby móc spokojnie wykupić nową wyspę. I jeszcze nie. Jeszcze trochę muszę dołożyć. Dali max, bo nie mam co robić z tym złotem. Taka niestety smutna prawda. Przy okazji zobaczymy, co my tutaj mamy. O, jeszcze dwa takie trochę skóry i będę mógł mieć większy plecak, ale to nie. Tutaj pełno szkła i topazów. W sumie, jeśli by się udało ze szkłem, to może nawet bym skorzystał. I okej, to w sumie tyle na obecny moment chyba. Przy kowadle jest coś takiego, co by przydał się ogarnąć. W sumie ten łuk i ewentualnie miecz. Też by mi było to jakoś wielce potrzebne, ale dobra. Weź, wykrawć łuka. Potem na spokojnie miecza. Być dobra, okej. Okay. I wykupujemy... od najtańszych. I super, wyskoczyłem poza okno. Nie wiem, co to ma być, ale okej. Okay. Mamy jakiś kolejny budynek. I oczywiście dalej w tych klimatach, w których już był, więc... A, nie mogę budować aż tak daleko. W takim wypadku podejdźmy tam trochę. A, jak jest mały, to po prostu za nami nie podąża. Dobra. Nie wiem co to, ale wygląda groźnie. To teraz tak, mostki, no i idziemy zwiedzać. Pewnie nie powinienem, coś tak czuję.
A, nie dokończę mostków, jasne. I tutaj nie mogę przez to coś. Oj, wygląda groźnie. I kilofem tego nie wiem, czy jestem w stanie ubić. Dobra. Chyba gra w końcu zaczyna jakieś wyzwania na nas rzucać. Co gdzieś nie potwierdza to, że jednak produkcja mógł jest konieczna. Na całe szczęście mam tą aurę wróżków, która... Ty to w ogóle zostań sobie, rzepo. Chociaż nie. Nie. To nie będzie w porządku cię tak tu zostawić samą. Zostań tutaj z resztą rodzinki. Kiedyś cię odbiorę. Może. I właśnie powinien poczekać na ten łuk prawdopodobnie i w ogóle. A nie, dobra, aż taki groźny nie jest, poza tym, że może mnie łatwo zabić. Chociaż to chyba jest po prostu początek tego, co właśnie się nazywa porządniejszymi, trudniejszymi rzeczami. Stale z tego wypada. Dobra, tutaj co mamy w ogóle? Starożytny grobowiec. Coś mówi, że najpierw tutaj powinien trafić, a później dopiero w tamto drugie miejsce. Tak. Tutaj się dopiero uczymy tych mechanik. Dobra. A ja uzbroję dalej tego w kilof. Wow. Czyli naprawdę są tu lochy. Fajnie. I w lochach oczywiście też można zbijać kaktusy. Super. A wiecie co? Nie. Ja tutaj nie idę, wyposażony tylko w trochę ryb, mięsa i kilof. Fajny pomysł, ale nie, ja czuję, że to jeszcze trochę za wcześnie. I swoją drogą, jak przy tym jeszcze jestem, to nieca opcja. Dokończymy ten mostek. Niech sobie po prostu leży taki kompletny. Jak tylko będę mógł łuk, trochę strzałów, to wtedy tam wejdziemy. Może ewentualnie jeszcze miecza. Chociaż nie wiem, czy miecz będzie aż tak potrzebny. W sumie prawdopodobnie będzie działał tak samo jak kilof, ewentualnie trochę z większymi obrażeniami. I dobra, slajmowy łuk. 3 obrażenia. Czyli chyba 4, jako że tam będę miał tak dalej. Mhm. Dobra. Nie mogę strzelać, bo nie mam strzałów oczywiście. I teraz tak. Złoty łuk. O. Mógłbym go sobie już nawet nieźle ulepszyć, ale... Nie czuję aż takiej potrzeby. Więc tak, co potrzebuję na slajmowy mieć? 10 sztabek żelaza, okej. Na razie tutaj delikatnie. Aha, sam uderzę swoje kowadło. I dobra, w międzyczasie tak, nie wiem. Nie wiem, ile strzał naraz wychodzi, tak zrobię z... 25. Jeśli po jednej to dobrze zrobiłem, bo chcę mieć trochę strzałów, jeśli po kilka wychodzi, to możliwe, że mocno przestrzeliłem. Nie, po jednej, dobra. Tak 25 strzałów na początek będzie chyba sensownym wyborem. W szczególności, że nawet nie wiem, jak tego używać. Więc niech sobie tutaj się robi. A ja w tym czasie, nie wiem, pójdę poszukam złota czy coś. Nie, zdecydowanie. Skończyło się po prostu złoto, to trzeba poszukać go więcej. Chociaż nie powinno być problemem znaleźć złoto w tym świecie, właśnie o dziwo. Jest go więcej niż węgla nawet. Oczywiście mówię o takim naturalnie występującym węglu, nie o węglu, który jestem w stanie wytworzyć. Więc za chwilę też będę mógł już zaprzestać produkcji tego wszystkiego. Coś tak czuję, że i tak się byłoby mi nieźle w kasę. Dobra, żelazo zrobione, to teraz slajmowy miecz. Niech się krafci. Mówię, nie czuję potrzeby na niego, ale... Niech się krafci i powiem wam tyle, że... Spotkamy się, jak już będę miał wyfarmiony miecz w sumie, czy tam wytworzone jakieś tam nagromadzone miliony surowców, coś takiego. No, najprościej w świecie, jak będę gotów na proste wejście do tego grobowca i zwiedzanie go. Dobra, wiecie co, już w sumie miecz jeszcze nie zrobił, ale zostałem kolejny poziom. Jeden punkt wody trzymał na jakieś krytyczne moje zachcianki, ale póki co robimy to całe amulety, nie wiem jak to będzie działało, biżuteria i tak dalej. I widzę, że zaczyna się robić jakieś rzeczy, jak na przykład mogę już zacząć się bawić w jakieś tam generatory prądu. Okej, dobra, zobaczmy co to za amulet. Slajmowy amulet. Teraz, gdybym to wcześniej wiedział, to już od razu bym to zrobił. 15 sztabek żelaza. Nie problem, na szczęście. Trochę to jednak zajmie. I mam miecz slajmowy oczywiście. 1,5 obrażenia. A, czyli to bije jak kilof, tylko że...
na jakimś większym zasięgu. Okej. Nie wiem, jaki jest tego sens, zobaczę w sumie jak on działa jeszcze przy okazji. A, nie muszę klikać na moba, dobra. Czyli nawet do bicia kurczaków się przydaje. Dobra, fajnie, warto wiedzieć. Jeszcze przy okazji przetestował łuk, ale szkoda mi marnować to wszystko. I dobra, więc po prostu tym razem nie będę wycinał, po prostu z mysz. Wspólnymi siłami bym zrobił w sumie ten amulet. Nie wiem, czy jest jakiś większy sens. Chociaż w sumie. Po prostu spotkamy się, kiedy będzie amulet, pokażę, jaki jest następny, ewentualnie takie tam rzeczy. A póki co, no. Najprościej w świecie cięcie. A przy okazji zdecydowałem, co odblokujemy. Gotowanie, zdecydowanie, po prostu potrzebuję lepszego żarcia. Fajnie, więcej jedzenia z energii i zdecydowanie ekspoza jedzenie, pewnie jakiś jeden punkt czy coś, więc nie jest warte uwagi. Ale póki jeszcze jest taki właśnie trochę spokojniejszy moment, to 40 cegieł. Trochę się to będzie robiło. Ale dobra, jeśli nie mam żadnych w kieszeni, a nie mamy, to zaraz tylko mięso się skończy robić na zapas z lecem. 40 cegieł. Szkoda tylko, że nie mogę jakoś szybciej tego zarzucać niż po jednym, ale spokojnie się zrobi. Pewnie już na spokojnie po wyjściu z lochu. 40 cegieł, będziemy mieli garka i spróbujemy gotować. Oczywiście w międzyczasie będę tutaj czekał na wszystko i w sumie tamte tereny są naprawdę kosztowne, powiem szczerze, w odblokowywaniu. Więc może jeszcze zakupimy ci jakiś jeden tańszy czy coś. No wiecie, tak tylko na wszelki wypadek, żeby potem nie pluć sobie w brodę czy w twarz, jak Złotek zwał. Po prostu o to, że nie zwiedziliśmy tamtej na to, nie wiem, przykład jakiś. Skarb, który daje coś takiego, że z każdego kwiatka wpada ci 1000 monet. Wiem, że czegoś takiego nie będzie raczej, ale no, rozumiecie chyba, o co mi chodzi, przez co, jaką mam, no, co mam na myśli. Jezu, nagrywanie ekstremalnie po późnych godzinach, tak jak teraz, to chyba nie jest dobry pomysł. Ale w sumie wyjątkowo mogę się pochwalić, miałem tak zajęty dzień, że właśnie o normalnych porach, czy to porannych, czy to wieczorowych, nie mogłem. Czy w sumie normalnych, to warto jest pojęcie względne, dla każdego normalna pora poranna czy wieczorowa to jest co innego. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak, tak, powinieneś zjeść często się tymi rybami, to nie problem. I mamy slajmowy amulet. 25% surowców więcej. W sumie powinienem iść do podziemi, ale jakoś tak. Złoty amulet. 25 złota. Challenge accepted. Ale to nie teraz, już mówiłem to na spokojnie, więc mam co miałem wziąć. I teraz jestem w stanie powiedzieć, że idziemy. Jakkolwiek by nie było źle, wszystko teraz będzie tylko moją winą czy zasługą. Ej, coś za każdym razem chyba resetuję. Dobra. A spokojnie. Bardzo łatwo się tym zająć. Dobra. Teraz tu ponownie. Na szczęście tym razem mam mieczyk jeszcze. Żelazo, jakieś inne rzeczy, okej. Kaktusy, rzecz jasna, z chęcią przyjmę. Papryczek, co sobie tu mamy? Jakiś pokój? W którym muszę zasilić dwie rzeczy naraz? Okej, tylko jak mam zasilić coś bez kostki? A, tu, dobra. Chyba dobra okazja na przetestowanie łuku. Okej. Zginęłem. A, i to mi wyrzuca po prostu z jednym sercem przed loch, okej. Czy muszę przejść cały loch po prostu na tym, co mam, bez zlamień, okej. Widzę, że jak coś stracę, to straciłem po prostu nawet w lochu, nie ma, że taryfa ulgowa. I rozumiem też znaczenie tego wszystkiego. Tam uczą po prostu o tym, jak działają ci przeciwnicy, że jak są w sumie podłączeni do prądu, to wiesz, nie atakują czy coś.
Tak, czyli po prostu oni działają na prąd zazwyczaj. Okej. Przy okazji zażyj dwie ryby, żeby się wyleczyć czy coś. Ciekawy zabieg i w ogóle, ale powiem wam szczerze, trochę mi się nie podoba to, że tak łatwo się tu leczyć czy coś. Między innymi powinni być też więcej, być groźniejszy czy coś, chociaż... Dobra, czego ja oczekuję po pierwszym roku i przy tym podwiedzie gierce takie jak Forager. No Forager, jak zwał to nazywał. A, i tą kostkę muszę tu przyprowadzić po prostu, chyba żeby iść dalej. Czy mogę już ją ciągać? Tak, mogę tak... ciągać. To szybciej będzie kill-offem, po prostu ją przepchać. I teraz tylko, czy to jest realne, żeby tą jedną kostką zasilić ob... A nie, dobra, każdy jest do innych drzwi. Dobrze. W tym wypadku dam radę. I w ogóle mam jakąś skrzynię skarbów chyba. Co? Potrzeba więcej, żeby to zrobić chyba w takim wypadku. Bo nie zapowiada się, żeby to miało zadziałać na jednej kostce. Serio, aż tak zepsułem? Dobra, mniejsza z tym. Lecimy. Ojejuśku, kolejny przeciwnik. Aha, to uczy nas o tym, że oni też zasilają te wszystkie rzeczy. Więc dobra. Można przy użyciu wrogów zasilać po prostu takie wszystkie elementy. Warto to wiedzieć. Niemniej jednak... O, jakaś wielka skrzynia. I... co to było, kwiatek? Cinderbloom, okej. Oczywiście nie odpuszczę złotu czy czemuś innemu. Jakieś śmieci przy okazji z jakich punktów przydałoby się wyrzucić, bo nie ma miejsca na porządne sprzęty. Dobra, niech będzie glut. I to tyle w sumie. A oczywiście papryczce też nie odmówię. Powiem wam szczerze, że się tak trochę tu chyba uwięziłem. Okej, dobra, tak się... Ja mam... Co? Patrzcie, mam jakąś różdżkę! Łocie, jaki fajny! Tu można też... zbierać! Nie, no normalnie jest tę magię. Jest tę magię. Tak, nie... Wow! Takich rzeczy bym się nie spodziewał. Fajne. Fajno. Ja też wiem, jak tutaj wejść. A w tej skrzynce co? A, trochę kryształków po prostu. Nic wielkiego. Ale już ta różdżka jest potężna, przynajmniej na obecny moment, więc... chyba to jest to, czym będę teraz walczył głównie. A z tej strony co mamy? Aha, takich przeciwników. Ojej, już z tym, co ja tutaj zdobyłem, co to będzie easy. I teraz najważniejsza sprawa. Jeśli ktoś wie, to proszę napisać mi, czy miałem wielkiego farta, że tak szybko to znalazłem i że w ogóle to znalazłem. Przez ten zasadzie każdy tutaj to dostaje, co się ekscytujesz. Wow, ale to jest dużo pieniędzy i kryształów. Super. To ty było? Nie wiem. Dobra. Ale widać, że ty bez różdżki bym nic nie zdziałał. I teraz tak, co jest, tu muszę zrobić? Nie wiem, czy to muszę zrobić jakoś w ten sposób, czy to przechodzi. Nie. Dobra, czy tą kostką nie muszę tutaj nic robić, tylko muszę sobie tam otworzyć po prostu chyba. Najprościej we świecie. Na to wygląda. Bierz Foragerze kill-offa. Proszę cię w łapę. I rób swoje. W takim wypadku. Okej. Oczywiście kaktus. Co my tu mamy znowu? Kolejne takie miejsce tego typu. Co ja jednak miałem jakoś coś zrobić? Powiem wam szczerze, że już nie wiem, czy nawet nie ogarniam, czy co. Może jakoś da się to zrobić. Okej.
A, czyli muszę to zrobić tak, żeby wystarczyło mi czasu, no to chyba... Chociaż potem już nie wrócę pewnie. Dobra, wiecie co, nie. Ja tego nie ogarniam. Dobra, nie. To jest za mądre dla mnie. Gdyby to jeszcze przechodziło przez te różne, to byłoby łatwo. Ale jak głupi jestem. Dobra, cicho tam. Nie musicie się załamywać moim głupotą. Ja wiem, że do najmądrzejszych nie należy i teraz to udowodniłem tylko dodatkowo. Ale no. Jeśli to da się tam przepchać, a wygląda to, że się da, to prawdopodobnie niepotrzebnie się martwię czymkolwiek. Dobra, jest te kotlety. I teraz szybko tylko w ten sposób. Muszę to jakoś tam dostarczyć. Fajnie było, gdyby tylko to szło posłuszniej. Dobra. No proszę cię, gro. Okej. Przepchnięć tego w tą stronę nie będzie trudne. I teraz nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, czy źle, ale no, zagadka nie była trudna, jak się tak pomyślało, trochę użyło się w sumie mózgu. Okej, znowu oni. No jak zwykle z mocą prądowej różdżki, to nie jest problem. Nie wiem, ile zajmie ten odcinek. Ale no. Pomyślę, że moja satysfakcja z tej gry wzrosła jeszcze milionkrotnie. Kluczyk. Nie wiem, do czego on służy. Chociaż sądząc po wyglądzie, obstawiam, że to będzie na jakiegoś bossa. W sumie w takiej sytuacji powinienem chyba się zainteresować tym czymś, co zwiększa obrażenia na bossów, a trudno już. Po okazji... Żywiołak prądu. Okej. Okay. Czyli taki bossu. Zdecydowanie przydałoby się to coś, co zwiększa obrażenia na bossów. Muszę wiedzieć teraz, że to ma dużo HP, więc mogę tutaj przegrać, chociażby przez takie same takie rzeczy, jakiego randomowe poruszanie się. Chociaż w rogu chyba jestem bezpieczny. Niekoniecznie, ale miałem jakieś uniknięte. Okej. Oj, nie wierzę. Zepsułem. Teraz tylko pytanie, czy skarby dostaję, czy nie? Okej, dobra, czyli to, co tam zebrałem, wynoszę. Nie wiem, czy to w porządku, ale okej, w takim wypadku zlamiłem mocno. Prawdopodobnie muszę się lepiej przygotować czy coś. I wiecie co? Ja i tak jestem z tego bardzo zadowolony. No patrzcie, jaki teraz mogę szybko zbierać surowce dzięki temu. Chciałem coś, co szybko pozwoli mi zbierać. Wiecie, nie jest to może takie tempo, jakie bym chciał. Jeszcze, ale... Jak się nie cieszyć z takiego pomocnika zbieractwa? Więc chciałem powiedzieć, że zakończymy to wszystko na spokojnie, wygraną. Ale nie, no, chyba lepiej powiedzieć, że kończymy to w tym momencie. Ewentualnie jeszcze poczekać tylko na garnek i tutaj lepiej tego nie używać, bo nie chcę, po raz kolejny powtarzam, ich zranić. Prawdopodobnie jestem jeden z nielicznych graczy, którzy tak się o nich troszczy, ale no, jednak. I właśnie, mam pieniądze, mogę kupić właśnie teraz jakieś porządniejsze ziemię. Będę tego żałował, ale kupujemy w to stronę. Patrzcie! Jakieś jeszcze inne rodzaje terenów. To są jakieś takie ciemne. Nie wiem, co o tym myśleć, poza tym, że widać, że dużo się dzieje. Ale dobra. Żeby się tym przejmować, po prostu spronda dziadów. Na razie nie budujemy żadnego przejścia, nic. Sądząc po tym... A nie, dobra, prądem też łatwo go unicestwić. Dobra, ładuj się różdżek. Chciałem różdżek, nie różdżek, ale dobra. Na zakończenie chciałbym właśnie garnek postawić, więc pozwólcie, że jeszcze teraz tutaj właśnie jakiś tam ewentualnie mostek postawię, taki niewielki. Pozwiedzamy, odkrywamy. Jakaś... czaszkowa... Nie wierzę. Spiritor?
i Coin Spirit Orb. Nie wiem, czym one są. Ani gdzie je mam. Bo nie miałem miejsca w kieszeni na to, żeby tam gdzieś poleciał. Tak. Dokładnie. I wielka czaszka jakaś. Dobra. Kamień się już tu nie mieści. Kamień, węgiel się nie mieści, takie inne? Nie, dobra. W takim wypadku to wyciągam. Zobaczmy, co to jest. Użyj, żeby zwiększyć swoje staty. Dobra, wiecie co? Nie jestem pewien, czy to nie ma jakiegoś kosztu, czy nie będzie potrzebny czegoś innego, więc na razie tutaj postawię po prostu garnek. Jak widzicie, w garnku możemy gotować różne rzeczy. Ja ugotuję sobie jedno takie, no i na obecny moment to już wszystko, co chciałbym wam pokazać. Czy w sumie nie wszystko, co chciałem pokazać, ale wszystko, co będzie w tym odcinku. Tak więc ja wam właśnie wielce dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.